Cześć, z tej strony Światek 6 oraz Cytrus. No siemaneczko wszystkim. I witamy Was w krótkim filmie, w którym przekażemy Wam kilka ważnych informacji. A mianowicie, jak wiecie, ostatnimi czasy nawiązaliśmy współpracę z firmą cdb.pl i teraz, ostatnio dostaliśmy od nich właśnie dodatek Ursus dla nas, a teraz dostaliśmy od nich kilka kodów do gier, które możemy rozdać Wam, tak więc tak też uczynimy, czyli rozdamy Wam te kody. Teraz kilka informacji właśnie na temat tych gier przekażę Wam, Cytrus. Tak jest. Ja profesor, człowieku. No yeah. Ale tak na poważnie. Tak jak Światek już wspomniał, dostaliśmy kilka tam kodów do gier właśnie od tej firmy i chcemy Wam to rozdać. Nie, że możemy, ale chcemy Wam to rozdać. I teraz na jakiej zasadzie w ogóle to będzie wyglądać? Bo nie chcemy się bawić jakieś tam wyliczanki, losowanie, konkursy, wiecie, te różne pierdywianki, że tak powiem. Będzie zasada taka. Kto wstaje, nie siada. Nie, ale tak na poważnie. Będzie zasada taka. Jak oglądać, gdy będziecie oglądać nasze filmiki, oczywiście musicie mieć włączoną adnotację przy filmiku. Adnotacje. Tak, włączone adnotacje, wszystko tego. I powiedzmy tak o. Oglądacie, powiedzmy sobie, jakiś odcinek z Farming Simulator 2013 i powiedzmy jest jakiś szczęściarz, jakiś kurczę, nie wiem, ziutek. Szczęściarz, który powiedzmy przechodzi około już 22 minutę, ogląda i nagle wyskakuje mu adnotacja taka jak teraz, powiedzmy. I ta adnotacja to będzie kod. Po prostu w tej adnotacji będzie napisany kod. Kod ma 32 znaki, czyli litery i liczby. I teraz jest cała zabawa, tak na dobrą sprawę. Macie do wygrania możliwość taką właśnie, do wygrania gier, czyli troszeczkę musicie teraz postarać. I powiedzmy, taki ziutek ma ten kod i ma dwa duże x-y. Za te dwa duże x-y są podstawione w prawdziwym kodzie tylko i wyłącznie cyfry. Nie ma liter cyfry, czyli ma tam ileś kombinacji, powiedzmy 0, 1, 0, 2, 0, 3 i tak dalej, aż do 99, bo to jest zresztą logiczne. No 100 możliwości jest. Jest tyle możliwości, że właśnie... No, i powiedzmy, że sobie zatrzymał filmik elegancko, bo tak na dobrą sprawę warto teraz wspomnieć, że te adnotacje będą tylko i wyłącznie trwały 5 sekund, więc trzeba być dosyć... trzeba się okazać po prostu refleksem. No, zatrzymuję sobie filmik i teraz jest cała zabawa. I teraz przejdźmy już od razu do tego wszystkiego, co czeka, powiedzmy, szczęściarza, który ma już ten kod, a jeszcze nie ma tej gry. Na początku musicie wejść właśnie na stronę cdp.pl, oczywiście link w opisie. I to jest główna strona właśnie tej firmy, tego serwisu. Bardzo ważne jest to, że trzeba mieć konto, więc musicie przyjść do zakładki rejestracja, to wszystko tak wygląda. Mamy nadzieję, że nic nie jest aż takiego skomplikowanego. Mam nadzieję, że każdy z Was sobie z tym poradzi jak najbardziej. No i powiedzmy, że taki ziutek już ma konto. Jest, ma konto, jest zadowolony i tak dalej, może sobie kupować tutaj na tym serwisie gry i tak dalej. Warto też wspomnieć, że ten serwis oferuje nam gry w wersji elektronicznej, czyli jeśli kupicie jakąś grę, dostajecie hasło i pobieracie z Dawlandera właśnie ze serwisu cdp.pl, nie musicie chodzić jakieś odnośniki, tu nie ma, po prostu jest ich firmowy właśnie pobieracz, że tak powiem, no i pobieracie z tego instalkę, to zależy jaka gra, to zależy ile tam jeszcze będzie ważyć, nie? No, ale ogólnie sobie ma już szczęściarz, ma już kod i tak dalej, powiedzmy, że już ma te cyfry, prawda, ma konto, ma wszystko, więc naprawdę dzielą go sekundy od wygrania jakiejś fajnej gry. Następno trzeba zrobić, przejść do zakładki kupon, czyli cdp.pl/kupon. Link oczywiście w opisie. No jest zalogowany, tak? Ja teraz nie jestem zalogowany, ale to nie jest akurat teraz taka ważna sprawa. Jest ziutek zalogowany i ma krok drugi. Do pańszego formularza wpisz kod, który otrzymałeś na e-mail. Na żaden e-mail, tylko po prostu kod z naszego filmu, oryginalny, jakiś tam klucz oryginalny, kod właśnie do jakieś gry. Wpisuję tutaj taki ziutek sobie, ten kod właśnie z filmu, zamienia te dwa x-y, te dwa duże x-y na jakieś tam cyferki. No i daje tak naprawdę ok. I klucz, punkt tego, punkt trzeci, gra właśnie pojawiła się na twojej półce. Czyli jak jesteś zalogowany, wchodzisz tutaj w zakładkę twojego konta i masz moja półka i powinno ci się pokazać właśnie ta gra, która wygrałeś. Wchodzisz tam w nią i już masz całą instrukcję, super, co i jak. I tak, to klikamy, by z grubsza było tyle. No, klikamy tam tylko, już jak jesteśmy w tej naszej półce, klikamy tylko na obrazek z naszą grą
I tam pobieramy całą instalkę i tak dalej i po prostu nam się zaczyna instalować i następnie Znaczy się wpisujemy. zaczyna pobierać jak już pobierzemy, no. Tak, i tam potem w tym samym okienku, tam gdzie wpisujemy ten kod, gdzie klikamy, żeby pobrać, jest kod do aktywacji gry. Tak więc wtedy, jak już się zainstaluje gra, wpisujemy ten kod właśnie, co tam mamy na naszej półce pod grą i wtedy gra nam pięknie śmiga. To jest, czyli oryginalny key zależy jaką wam się ta grę zacznie, tam wiecie. Zależy jaką wylosujecie, nie? No, No. więc z grubsza to by było na tyle. Czyli podsumowując, jeszcze nie, bardzo ważna sprawa jeszcze jest taka, że nie łudźcie się, że te kody będą na przykład co odcinek, bo to nie, mamy ograniczoną ilość tych kodów, więc powiedzmy, nie wiem, kod będzie tutaj w tej grze, potem w tamtej grze. Ważne jest to, żebyście mieli na pewno łączone adnotacje, bo trochę głupio by było, gdyby taki właśnie ziutek czy coś sobie obejrzał ten filmik i właśnie w tym filmiku byłby jakiś kod do jakiejś gry, a on na przykład głupi, no nie miał włączonej adnotacji i już lipa, nie? I stracił właśnie szansę na Stracił wygranie gry. właśnie możliwość do wygrania. Mamy was już około właśnie 15 tysięcy, więc to dosyć szybko powinno wszystko pójść, jeśli chodzi o nie o losowanie, tylko właśnie o wykorzystanie danego kodu, więc musicie się dosyć szybko streszczać, żeby otrzymać tą grę. I tak to właśnie jest. cdp.pl nam to zasponsorował, te wszystkie kody, my wam rozdajemy, uznajemy, że to jest dosyć uczciwa, że tak powiem, może nie wymiana, ale No po uczciwe prostu. losowanie, uczciwe dostarczenie wam kodu. O, po O, prostu tak. kto lepszy wejdzie na ten filmik, kto będzie włączony, miał adnotację, Znaczy oczywiście, nie tyle kto lepszy, tylko kto szybszy. kto szybszy, to jest, wie się wszystko. A my już sobie, wiecie, my już jesteśmy chytre lisy, my sobie wybierzemy, w której minucie i sekundzie będzie pokazany ten kod No. w adnotacji. No i w którym filmie, Więc nie? wiecie, tak, 5 sekund to jest maksimum. 5 sekund będzie trwało właśnie pokazanie tej adnotacji z kodem, więc wy musicie się okazać właśnie tak, jak mówiliśmy wcześniej, refleksem, zatrzymać, zastopować na chwilę filmik, no i kombinować, żeby, a nuż widać, jakaś fajna gra się trafi. Ogólnie ten serwis ma bardzo fajne gry i nie tylko gry. Jeśli ktoś chce, to może jeszcze książki i tak dalej. No ale my mamy kody tylko i wyłącznie do gier, więc to by było chyba na tyle. Wszystko jest powiedziane, tak, Światek? Tak, wszystko już. Ty tak słuchałeś i słuchałeś, więc mam nadzieję, że okej. No dobra, więc co, my się z wami żegnamy i czekajcie na kolejne właśnie filmiki, w którym już ten kod będzie. Taki oryginalny kod, wiecie, do tego, do jakiejś tam gry. I to chyba by było już na tyle, więc pamiętajcie, miejcie włączone adnotacje, gdy oglądacie nasze filmy, bo szanse są dosyć spore, jeśli chodzi o zobaczenie tego kodu, a właśnie drugie, kurczę, krok to jest to, żeby być szybkim, żeby szybko tą kombinację znaleźć, prawda, i ten, X-y są zawsze koło siebie, więc... Tak, i też taka, że tak powiem, to jest po części pułapka z tymi, z tym, że kody będą w adnotacjach, ponieważ jeżeli ktoś ma z nami duży monitor, to może sobie przylecieć po prostu po osi czasu i zobaczyć, na przykład w tej sekundzie coś mi nie pasi i coś tam w rogu jest i sobie klika. A tu tak nie ma, po prostu adnotacja się nie pokazuje i wtedy trzeba obejrzeć film. Ha, trzeba i mamy teraz na was haka. Teraz jak chcecie jakąś grę, to musicie po prostu nas oglądać i tyle. Więc wydaje nam się, że jest wszystko w porządku, więc właśnie czekajcie na filmiki, w którym już będzie jak... W których będą już właśnie te kody do gier i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest pokazane, czyli się zarejestrujcie, stwórzcie sobie konto na tym serwisie. No i zatrzymajcie filmik wtedy, kiedy trzeba. Uzupełnijcie sobie ten kod. No i wygracie grę i to by było chyba na tyle. No, konto oczywiście możecie sobie zarejestrować szybciej, żeby potem nie marnować czasu, tak więc. No, więc tak to by było wszystko na tyle. Więc żegna się z wami Cytrus oraz Światek 6. Na razie, cześć.